transmisji na żywo. Witam, witam. I się, jak to się mówi, o zdrowie pytam. No, to tak w ogóle zatrzymałem sobie film. Okej, więc ja sobie ten film później obejrzę. Oglądam film Afganistan z 2007 roku, siema Pudi Pudi. I piję sobie tutaj takie piwko, sobie jedno kupiłem, dębowe. No wiecie, no można sobie wypić, tak? Nic w tym złego nie ma, więc sobie wypiłem to dębowe. Otworzyłem sobie przed chwilą, wiecie, tak na live'a sobie, wiecie, wypić. Fajnie z wami spędzić czas. Jak tam zdrowie, jak tam po świętach, jakie plany na Sylwestra? Bo u mnie na przykład plany są fajne. Siema Pudi. Siema, co tam? Co tam, co tam? Halo, halo. No, więc powiem wam tak, że jest super. Teraz ładowarkę muszę podłączyć, bo kurczę. Miałam ciężki dzień w pracy, miła niespodzianka, Seba ma live'a. No mam live'ika, więc fajnie, co nie? I chcę wam powiedzieć, że tak właśnie chciałem się was zapytać, czy w ogóle, czy mam wracać tak na 100% do aktorstwa, czy nie? Czy wracać do aktorstwa na 100%, czy nie? Muszę tutaj jutro w końcu posprzątać. Tak chcę wrócić do aktorstwa, no nie? Wow. Gdzie? Zobacz jakie. Czekaj. Można powiedzieć, że bardzo fajne. No, powiem wam tak, że chcę wrócić do aktorstwa. Dzisiaj był w ogóle pierwszy taki film, wiecie, krótkometrażowy na daily. Dzisiaj jest kolejny dzień daily. Nie ominąłem dnia daily, więc musicie wbijać, musicie udostępniać dzisiejszy materiał z mojego kanału. Serialu, filmu? Nie, ja jestem aktorem tylko na moim kanale, bo tutaj wiecie, jestem sam sobie szefem. Ej, fajna piosenka, czy nie? No, a to też jest fajne. W sensie takie zrobione jest dobrze. No to tak, powiem, że piję sobie dębowe, wiecie, no tam, no zachciało mi się, tak, piwko sobie wypić jedno, więc sobie piję. Ale fajnie to jest zrobione. No wiadomo, wiesz. Wiadomo, babyk, tak? Siema. Nie będę umiał ci pomóc. Niestety. O. Jak się tam macie, jak się czujecie, co tam porabiacie sobie, co?
Bo ja mam taki dzień, wiecie, wolny, taki dzień odpoczynku, więc super. Drag me down. So easy. One day, mordy, one day. No spoko, spoko, Arek. No to bardzo fajnie, bardzo fajnie. A. W Rededa, spoko. Ja też miałem Red Dead Redemption 2, wiesz? Na PlayStation 4 miałem. I miałem w ogóle ekipę do Reda, ale teraz nie mam PlayStation 4. Niestety, że nie. Niestety nie mam PS4, ale wiecie, no. Różnie bywa. Pamiętam, ale ja to zazwyczaj grałem tylko w online'a, wiesz? Online zazwyczaj grałem. Kiedy? Nie wiem. Nie wiem kiedy. Chciałbym mieć, ale. No ale. Nie wiem, czy mi zależy na tym, wiecie? Bo znowu pewnie bym grał sobie, wiecie, pół dnia albo cały dzień i nic więcej nie robił. A teraz mam, wiecie, dziewczynę i muszę mieć dla niej czas, no nie? Muszę ją, wiecie, traktować jak najlepiej i bardzo ją szanować. Bo to jest najważniejsze. Pozdro, Patryk. Kalifornia. Nie, ja nie mogę. Jak teraz włączam muzykę, to w ogóle wiecie, że z filmików czy tam z live'ów już nie mógłbym zarabiać. Prawa autorskie. Niestety, prawa autorskie. Dziodzia. Kalifornia. Ale ta piosenka jest fajna. Super. Jak się uda, to może kiedyś. To może kiedyś. Wiem, że mogę swoje, ale mi się nie chce. Wiadomo, wiadomo, mordo. Tylko też trzeba być odpowiedzialny, tak? Trzeba być osobą odpowiedzialną. Właśnie, zależy dla kogo. Jakie jest moje największe marzenie? Mieć tą jedyną żonę, wiecie, stworzyć rodzinę, być odpowiedzialny, być dobry, w ogóle być głową rodziny. Przede wszystkim, bo wiecie, że facet zawsze jest głową rodziny, zawsze tak było i zawsze tak będzie. Też moim marzeniem jest to, żebym był dobrym facetem dla swojej dziewczyny, przyszłej żony.
Też dobrym tatą w przyszłości. Dobrym, nie złym, ale dobrym. Nie chcę. Co tam u was? Pozdrawiam, pozdrawiam. Czy myślę, że moja obecna gertota jedyna? Jak dobrze. Wiesz co, jak dobrze będzie, to myślę, że tak, że to ta jedyna. Trochę kasy dostałem, a tak to to. Siemano, co zainwestuję? Przede wszystkim w przyszłość chciałbym zainwestować w końcu. W przyszłość, żeby wiecie, żeby zapewnić sobie mojej jedynej dobre życie, tak? Pozdrawiam Bartka, pozdrawiam. Ogarnięcie domu lub mieszkania, wiesz, no. Trzeba się w końcu ogarnąć, tak? Jak się ma tą jedyną, to w końcu trzeba dorosłym być. W końcu ogarnąć, wiecie. No bo jak się nie ogarnie, to się będzie mieszkało, wiecie. Nie mogę zdjąć, sorry. Jestem w trakcie zapuszczania włosów. I obecnie to źle wygląda, ale myślę, że za pół roku będzie już to dobrze wyglądało. Ja tak. Były wygrane, były przegrane, ale to jest różnie, tak? Ja dla siebie, wiesz, dla siebie, bo... Bo chcę zobaczyć, czy jeszcze się uda. Bo możliwe, że się uda. No co, będę mieszkał, tak? Chociaż będę mieszkał tam, gdzie moja jedyna będzie chciała mieszkać, tak? Oczywiście ze mną. Bo to ona jest dla mnie najważniejsza i dla niej zrobię naprawdę, naprawdę dużo, wiele. A najbardziej wam powiem, że szybcy i wściekli mnie czegoś nie nauczyli. Wiecie czego? Tego właśnie, co widać... W ogóle wiecie, tego co mówią, tak, to co mówi Dominik, że najważniejsza jest rodzina, zasady, że najważniejsze jest to, że żeby być dobrym gościem, tak, żeby być dobrym gościem, żeby zawsze pomagać, żeby właśnie zawsze stanąć po stronie prawdy, po stronie dobra, a nie po stronie zła. Bo jak stoisz po stronie zła,
to już jesteś na starcie przegrany. Nie stój nigdy po stronie zła, bo już wtedy na starcie jesteś przegrany. I to jest prawda, mordy. Nie poznacie nigdy. No trochę kasy dostałem, ja już to mówiłem, mordko, wiesz? Ja już mówiłem wcześniej, co dostałem. Jak zabawa, dobrze, dobrze, fajnie. Fajnie. Jak zob... Aha, dobra. Piszcie na priv, no nie, piszcie na priv. Pytajcie się coś tam. Robimy Q&A. Jak macie jakieś do mnie pytania, to zadawajcie pytania. Sobuś, masz nowy fotel? Tak, mam nowy fotel i mega fajny. Dzisiaj ty grul. Będzie, będzie. Zadawajcie pytania. Robimy Q&A. See you again. See you again. See you again. Dobry. Dobry, musicie uwierzyć, że dzisiaj będzie fajnie. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Oh. Podoba mi się jedna dziewczyna, ale wstydzę się podejść zagadać. Masz jakąś poradę? Tak, mam jedną poradę. Nie bądź łosiem, tylko podejdź. Podejdź, dopóki żaden, wiecie, nie, jak to powiedzieć? Podejdź, póki ktoś inny nie podejdzie, bo jak ktoś inny podejdzie i mu się uda, to ty zostaniesz sam bez niej i będziesz musiał znowu szukać kolejnej, więc nie bądź ciołek, tylko podchodź. Czy spotkałbym się z fanką na piwko? Spoko, nie ma problemu. Nie ma problemu, dlaczego nie? Jakby była spoko, by była fajna, wiecie, taka okej, wyluzowana, to spoko. Jak ja kocham tę piosenkę. A to jest już mistrzostwo świata, normalnie. Mądrego zawsze miło posłać. Wiadomo, no w sumie mądra rada. No bo będziesz się tak zastanawiał, podejść do niej czy nie podejść. Aż w końcu aż w końcu pewnego dnia podejdzie do niej inny, poderwie ją i papa. A ty zostajesz z, nie wiem z czym. Lady Gaga Bradley? Jak to się... No Cooper, no.
Właśnie pamiętajcie, że dobro jest najważniejsze. Is there something else you're searching for? I'm falling. Nie coś złego, ale dobro. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I feel myself. Legi teraz. Tell me something, boy. Oh. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? A ja już nie będę ukrywał tego, że jestem romantykiem, że kocham pokazywać to, ile we mnie jest miłości, ile dobra jest. Będę to pokazywał, bo to jest najważniejsze. A to jest moja królowa muzyki, kochani. To jest moja królowa muzyki. Poczekajcie. I know. Whitney Houston. Dla mnie to jest w ogóle, wiecie co? To jest dla mnie królowa muzyki. Kocham tę piosenkę. Dobra, ja mam brzydki głos, przepraszam. Sorki, przepraszam za głos, ale kocham tę piosenkę, wiecie? Jestem zakochany w ogóle w tej piosence. Albo w tej. Teraz nie można. No teraz nie. A chyba najbardziej w tej piosence jestem zakochany. W tej i jeszcze jednej Michaela. Wiecie jakiej? Co tam było? Coś tam Word. Word. Dobrze mówię? No jakoś tak. Był taki koncert, gdzie on wychodzi w ogóle na scenę, wiecie, z młodzieżą. Młodzież śpiewa. Chyba tak robi. No Michael kochał ludzi. Michael Jackson kochał ludzi. I to było w nim dobro. Dobre było. Siemano. Dobrze, a u ciebie jak tam? Nie, powiem wam tak, że... Kurde, no płaczę, bo wypiłem piwo. Dzisiaj, wiecie, dzisiaj piję. Ale tak mówię o tym, co je, o tym, żeby czynić dobro, o tym, żeby być dobrym człowiekiem. Więc jest okej, ale
Ale powiem wam tak, że dla mnie Michael jest takim wzorem do... W sensie, jeżeli czyni dobro, to wtedy jest wzorem do naśladowania. O, Heal the World. Heal the World. Kocham to również, wiecie? To jest takie przepiękne, bo Michael pokazywał prawdę, a ludzie go w ogóle chcieli zniszczyć za to. Wiecie, Hollywood chciało go zniszczyć za to, że on pokazuje prawdę, za to, że był dobry dla ludzi, dla dorosłych, dla dzieci był dobry. On był dobrym człowiekiem, bardzo dobrym. No i tutaj właśnie na tym koncercie wyszedł z dzieciakami, z młodzieżą. On był dobry, kochani, Michael Jackson był dobry. Co, że tak? Czekajcie, może coś mi się uda, Michaela, no nie? No i to jest fajne, wiecie, no trzeba mieć dystans do siebie, można potańczyć, można się pobawić, wiecie, można poszaleć. Najbardziej to ja nie lubię ludzi, którzy nie są wyluzowani, no nie? Wiecie, o co chodzi. Jak jesteś wylu... Think about day. Wiecie, o co chodzi, no nie? Jak jesteś wyluzowany, umiesz się pobawić, wtedy gdy możesz się bawić, wtedy gdy możesz, nie wiem, poszaleć, to się baw, to wtedy szalej, tak? Kuba, no i dobrze. Michael Jackson kochał wszystkich ludzi. The place in your heart, I know that is love. I tak trzeba czynić, kochać każdego człowieka, bez wyjątku. For the living, make a little space, make a better place, in the world, making a better place. For you and for me. Sorry za śpiew. Przepraszam was za głos, ale... No dobra, no każdy może śpiewać, tak? Każdy może próbować. Czy brzydko, czy nie brzydko. Każdy może próbować, no ludzie, no. W końcu się ogarnijmy, no każdy może spróbować, jak będzie brzydko. To co z tego, że będzie brzydko? Co z tego, że będzie fałszowanie? Co z tego? Ja nie rozumiem, że powiedzmy ktoś kogoś potrafi ocenić za coś, że ktoś robi źle, albo za to, że ma brzydki głos. No halo, to jest słabe. Pan Bóg nas każdego równo traktuje. Pan Bóg nas równo traktuje. Naprawdę, Pan Bóg nie patrzy jak człowiek, o, ten jest gorszy czy ten lepszy. Pan Bóg tak nie patrzy. Pan Bóg nas równo traktuje. A jak wiecie, chciałem się pogodzić z Bogiem i właśnie to zrobiłem. Pogodziłem się z Bogiem i jest to dla mnie piękne. Piwko sobie wypiję. Jak mogę, to sobie wypiję. Jak nie mogę, to nie wypiję. Jak mogę, to wiecie, to wypiję. Ale jak nie mogę, to nie wypiję. Siema Kamilka, jak tam? Pozdrawiam, pozdrawiam. Michael.
She was more like a beauty queen from movie scene. I say no mind, but what do you mean? I am the one. Dobra, to było słabe. Przepraszam za to. Czułem się, brzydko było, ale dobra. Ja mam sam z siebie bekę, no nie? Ja się sam śmieję z własnego głosu, więc się nie przejmujcie, mordki, bo ja śpiewać nie umiem. Przy śpiewaniu mam naprawdę brzydki głos, przyznaję się. Ale wiecie, no ja się bawię, no kurde, kto... Ej, mordy, no to jest mój kanał, kto mi zakaże robić coś źle? No nikt, no... Kto mi zakaże się bawić? No nikt, sorry, ale nikt. Nie, lepiej rap. Lepiej rap, super brat. Nam nie brakuje wiary, tu każdy robi swoje i nikt nie puszcza ba. Groziły mej kobiecie i to wtedy mnie znajdziecie. Podobnie daję słowo, naprawdę wiele razy wymykałem się obok. Lecę tu po swoje, nic nie zawdzięczam mediom. To ja narzucam tempo i głośno z was się śmieje. Tak samo robi NASA, Cielebań i Pawełek. Killerzy i złodzieje. Mam ich po swojej stronie, nikt się nie odwróci. Z problemem zadzwonię, pomału na spokojnie się wiozę. Na szczęście zawsze czwarte mi dwa kroki przed nimi. Koleżka to nie kpiny, stara się być serdeczne. W tym miejscu pozdrowienia dla jednej pani rzecznik. Dobra, ja nie, ja już się nie odzywam, mordę, bo dzisiaj to ja mam najgorszy głos. Przepraszam was bardzo za to. Przepraszam. Jak ja potem sobie to włączę, wiecie, obejrzę sobie live'a, to Seba, musisz usunąć tego live'a, bo jest beka, bo jest śmiech z tego, bo... Wiecie, o co chodzi. Siema, Salvi. Czekajcie moment. No nie mogę. Na Instagramie możesz. Michael jest spoko, co? Nie, już nie współpracuję. Już jest poza firmą moją. Jak tam u was? Może tam kiedy indziej.